Bardzo często mówię, że dziennikarstwo śledcze zaczyna się tam, gdzie się kończy internet. Niby internet jest nieskończony, ale dziennikarz śledczy ma za zadanie przede wszystkim dostarczyć swojemu odbiorcy informacji, których nie może przy pomocy Google'a znaleźć. I to jest rzeczywiście początek dziennikarstwa śledczego. Ja mówiłem o moich kolegach i koleżankach, którzy są dziennikarzami kontrolowanymi i którzy w dużej mierze korzystają z pracy kolegów. Dziennikarz śledczy to przede wszystkim jest człowiek, który jest piechurem, tak? Środki, których używają inni dziennikarze, żeby kontaktować się z osobami, które ich informują, są nie do użycia w przypadku dziennikarzy śledczy. Owszem, pomocniczo można używać jakichś tam szyfrowanych komunikatorów, natomiast nigdy nie powinno to być zasadnicze źródło, tylko i wyłącznie spotkanie z żywym człowiekiem, które trzeba no niestety bardzo zakonspirować, daje szansę uzyskania ciekawych informacji. I jest tak, że ja na swoje źródła pracowałem te ćwierć wieku i źródła doskonale wiedzą. No ja mogłem ocalić pracę w Rzeczpospolitej, gdybym zadenuncjował, kto mi powiedział o trotylu, bo była taka sugestia. Moje źródła wiedzą, że ja ich nigdy nie zakopuję i że ich tożsamość pozostanie na wieki tajemnicą, no chyba że oni zdecydują się kiedyś ujawnić, bo być może będą kiedyś takie przypadki. Przypomnę, że informator Bernsteina i Woodwarda, czyli ludzi, którzy wykryli Watergate, ujawnił się pod koniec życia i okazał się nim zastępca dyrektora CIA. Także nie mogę powiedzieć, czy moje źródła są aż tak wysoko ulokowane. Natomiast no, państwo, jeżeli znają moje publikacje, no to wiedzą, że to, co podaję, to jest samo mięso. No, sposób docierania, nie wiem, do taśm z Sowy i przyjaciół, czy z Amber Roomu, czyli Pałacyku Słowiańskiego, no, wymaga rzeczywiście, żeby się nachodzić, no bo to też polega na tym, żeby zgubić ogon, między innymi, bo bardzo często, no może nie bardzo często, ale stosunkowo często jest przydzielana mi obserwacja, czy też była w minionym okresie, co zresztą okazuje się nieskuteczne, bo w momencie, w którym się wykrywa obserwacje, to można się z nimi bawić. I najlepszy taki przypadek miałem za każdym razem, jak publikowałem jakieś przecieki z Centralnego Biura Antykorupcyjnego i kilka dni przed takim przeciekiem, jeżeli stwierdzałem, że mam obserwacje, to specjalnie się umawiałem albo z Pawłem Wojtunikiem, albo z rzecznikiem prasowym CBA i szedłem z obserwacją i wchodziłem do CBA, wobec czego oni byli przekonani, że mam informację bezpośrednio od Wojtunika. Co okazywało się, co dla Wojtunika jest w tej chwili kłopotliwe, ponieważ dlatego Wojtunik stał się przedmiotem podejrzeń, że to on stoi za aferą taśmową, ponieważ ja prowadziłem obserwację prawie że do, która szła za mną, prawie że do samego gabinetu Wojtunika, niemalże. I jeszcze za każdym razem prosiłem, żeby wpisywali biedę książkę wejść i wyjść. Także tego typu działania maskujące, no może nie są one specjalnie szlachetne, ale ja czasami przy tego typu że uśmiecham się, jak był taki film Czarna Żmija z Rowanem Atkinsonem, z Jasem Fasolą, który bez przerwy powtarzał: moja podłość nie zna granic.